Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No na co choruje prezydentura Bidena? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, prezydentura Bidena i cała administracja no choruje na to, że socjalizm praktyczny jest troszeczkę inny niż socjalizm teoretyczny. W Waszyngtonie drapią się wszyscy po głowie. Teraz wszyscy się pytają, co się dzieje z tym Bidenem? Dlaczego ludzie nie klaszczą? Dlaczego ludzie nie są zadowoleni? Dlaczego jest jak jest? No i co wyszło złego w tym wszystkim? Biały Dom, no jak zwykle, jak wszyscy socjaliści, no to myślą, że lud jest w błędzie, a oni jako przywódcy myślą prawidłowo i muszą rządzić. No Joe Biden, Joe Peking Biden, no czeka go sromotna porażka. Nie tylko jego czeka sromotna porażka, całą partię demokratów. Demokraci sami w sobie, oni się jakoś otrząsną. Teraz w listopadzie, no to będzie tak, że jednak demokraci zorientują się, że komuniści, którzy zagarnęli ich partię, po prostu doprowadzili ich do ruiny. No nic nie jest osiągane. Te wszystkie ekstremalne wymagania, które komuniści chcieli zrobić. Normalni ludzie zdają sobie sprawę, że to nie da rady, że to nie da rady czegoś takiego osiągnąć. Rok jest ponad rok po tym, jak prezydent został zaprzysiężony. No i poparcie spada, jest poniżej 40%. No co to znaczy poniżej 40%? No to jest bardzo proste. 50% Ameryki, czyli Republikanie, nie popiera go, no ale jeszcze tylko 40% go popiera, czyli 1/5, czyli 10% z 50, to jest 1/5 demokratów jego też nie popiera. Także nie mając poparcia od jednego, 1/5 wyborców, no to jest makabra, tak? To jest coś, co pokazuje, że po prostu no te wybory w 2020 jednak były chyba nie takie, jak jest nam opowiadane, tak? Bo no chyba, że byli ogłupieni. No i on w zasadzie, to każdy normalny może mu przyznać złoty medal za spolaryzowanie społeczeństwa. On tak jak on polaryzuje społeczeństwo swoim własnym działaniem. No, pod Trumpem społeczeństwo się spolaryzowało, no ale to tylko dlatego, że obłęd lewactwa amerykańskiego, ich ta nienawiść do konserwatyzmu i szczególnie do tych pomarańczowych włosów Trumpa, no to oni się sami napinali. Oni pompowali, oni się napinali, oni wymyślali, oni kłamali przez lata, no i doprowadziło to, do czego doprowadziło, no ale teraz Biden. Ten Biden z tymi swoimi komunistycznymi rozkazami na skalę w zasadzie Wenezueli doprowadza do tego, że Amerykanie widzą, co się dzieje. No i lewa strona również widzi, co się dzieje. Trump jest ciągle obwiniany przez Bidena, nawet do teraz. COVID szaleje. COVID szaleje, tak samo jak inflacja po prostu zamienia się w wielki balon, to po prostu się pompuje. Polityka zagraniczna to jest totalny bałagan, totalny, nawet niebezpieczny. Ukraina, Tajwan, Bliski Wschód, to wszystko wskazuje na to, że on po prostu, jego administracja nie ma pojęcia, co robi. Teraz były takie badania opinii publicznej, no to 40% dało mu pałę, czyli F, no bo w Ameryce są A, B, C, D, E, F, także pała to jest w sumie nawet 0,
12% dało mu D, czyli dwóje. Także prawie 50% społeczeństwa dała mu nieprawdopodobną niską ocenę. No to znowu to też jest po linii politycznej, konserwatywnej i komunistycznej, no ale jest, nie jest dobrze. Prasa kłamie, jak zwykle prasa kłamie, no ale prasa no w znaczeniu takim bardzo ogólnym, tak, prasa jako platformy internetowe, jako telewizja, jako radio, no całe telewactwo, no środki masowego przekazu są w rękach komunistów, tak samo jak i szkoły są w rękach komunistów, tak samo jak i urzędy miast, wszystkie te urzędy stanowe i państwowe są w rękach po prostu budżetówki. To na dzień dzisiejszy w Ameryce no to są niewolnicy i panowie. No i panowie są w tych urzędach rządzących, no a cała reszta to są ludzie, którzy płacą podatki. No i jest ta grupa, która nie pracuje i nie płaci podatków, ale głosuje. I ona jest bardzo, bardzo ważna. Prasa mówi, że środki przekazu twierdzą, że Biden nie wnosi tego swojego uroku. No Biden to jest kanalia. On przez 50 lat w polityce zdradził Amerykę kilkadziesiąt razy. Jego syn przecież jako wtyczka dostawał pieniądze z Rosji, z Ukrainy, z Chin. W Chinach tam parę milionów dostał. Także to jest ogólnie znana sprawa. No nie jest naświetlana, bo komuniści niestety zacierają, tak jak i w Polsce zacierali te wszystkie wpadki komunistów. Który to był syn nie Jaruzelskiego, Jaroszewicza, no to Czerwony Książę, no to Czerwony Książę to jeździł na wyścigi Monte Carlo i tak dalej, chlał, łaził z babami, z Rodowicz chyba też, no to właśnie syn Bidena, no to chlał, używa narkotyki, kurwi się z jakimś elementem, ma dziecko z prostytutką i tak dalej. Prasa o tym nie mówi, no i środki masowego przekazu, to mówią, że problemem są problemy. Problem z COVID-em, no i problem z inflacją, no i że to jest takie duże zagadnienie dla Bidena. Biden, no dla Bidena problemem są wszyscy i wszystko, no tylko nie on. Biden uważa, że wszyscy nie wiedzą, co mówią i są problematyczni, ale nie on. Także Biden mówi, że nikt nie chce z nim współpracować, że Biden mówi, że wszyscy stawiają opór, no ale kto go popiera w takim układzie, tak? Nikt nie chce zaakceptować faktu, że to jest taka jaskrawa rzeczywistość, że prezydentura Bidena, no to pada. Dlaczego pada? No przez swoją ideologię, przez swoje idee, przez to, że po prostu komuniści proponują coś, co nigdzie się nie sprawdziło. Ani w Związku Sowieckim się nie sprawdziło, ani w Bloku Wschodnim się nie sprawdziło, ani na Kubie się nie sprawdziło, nawet w komunistycznych Chinach się nie sprawdziło. Tam po prostu w Chinach jest prosperity, jest jakaś no ludzie mają pieniądze, nie umierają co najmniej z głodu, no ale tylko dzięki temu, że kapitalistyczny rynek europejski, amerykański kupuje te badziewie. W Wenezueli nie wyszło pomimo wszystko, że mają tyle oleju. No i Biden właśnie te wszystkie propozycje no to są blokowane. No a on krzyczy, że wszyscy go blokują. No ale to jest
to jest to, co Amerykanie jeszcze są w stanie zatrzymać. Są w stanie zatrzymać ten idiotyzm, są w stanie zatrzymać to szaleństwo. No i obywatele, między innymi politycy. Politycy też z Partii Demokratów chcą, żeby to jakoś wyszło na prostą drogę. COVID zawsze był trudny, no ale działania urzędników, szczególnie te zamykania, 20 milionów ludzi straciło pracę, te przymusowe maseczki. No Washington się skoncentrował za bardzo na rozkazach. Washington po prostu wziął kija, no i zaczął dyktować te wszystkie rozkazy, nakazy szczepień, nakazy maseczek na lotniskach, nakazy szczepień w firmach powyżej 100 osób. To wszystko jest dla każdego normalnego człowieka niezrozumiałe i w sumie niepotrzebne. Zamiast skoncentrować się na jakimś testowaniu, na minimalnym ograniczaniu, no i przede wszystkim na działaniach zapobiegawczych, na działaniach terapeutycznych. W marcu zeszłego roku komuniści po prostu rozdali tryliony dolarów, także ta inflacja się napompowała. Do tego doszedł Afganistan. No Afganistan, no to widać dzisiaj. Wszyscy wtedy, jak już upadł ten Afganistan, jak zostało Amerykanie, jak Biden i jego komuniści zostawili 80 miliardów dolarów w sprzęcie w Afganistanie, no to pokazało drogę dla Rosjan, Chińczyków i Irańczyków, co oni mogą robić z Ameryką. No i co robią z Ameryką? To nie było dwóch zdań, że coś takiego będzie następowało. No teraz jeszcze ta Ukraina czeka na zajęcie, czy pokojowe, czy niepokojowe, czy zmianę rządu. No i po igrzyskach zimowych, przypuszczalnie przed wakacjami, no zdecydowanie przed listopadem 2022, bo wtedy będą wybory do Kongresu, do Izby Reprezentantów i do Senatu. Także Chińczycy wejdą na Tajwan w ciągu miesiąca, dwóch po igrzyskach olimpijskich. No też może będzie to takie półpokojowe, tam walki wielkiej nie będzie, tam kolaboranci się znajdą. No i Ukraina i Tajwan będą zajęte tylko dlatego, że idioci wybrali Bidena. Trzeba pamiętać, że na przykład układy scalone, komputerowe, te najbardziej takie zaawansowane, no to 80-90% tego sprzętu jest produkowane na Tajwanie. Tam 10-15% jest produkowane w Korei, no i niewielkie ilości są produkowane w Ameryce, także jeżeli Chiny zajmą to, no to po prostu to z inżynieryjnego, technologicznego punktu widzenia, no to jest straszna tragedia. W lipcu, no to Senat w zasadzie walczył z Bidenem ciągle o te tryliony rozdawane dolarów, walczył o ten nowy zielony plan, walczył też o rozszerzanie pomocy medycznej, no bo to są nieprawdopodobne podatki, no ale najważniejsze w tym wszystkim właśnie to jest ten wzrost podatków. Demokraci ignorowali to od zeszłego lata, ignorowali tę rzeczywistość polityczną, rzeczywistość ekonomiczną. 5 miesięcy walczyli o to, żeby wepchać na siłę, zbudujmy z powrotem lepiej całą tą legislaturę, cały ten prawodawstwo, no ale to wszystko padło dzięki między innymi dwóm normalnym politykom z Partii Demokratów, Manchin i Sinema. Oni wiedzieli, że to po prostu nie można przepchać. No, najważniejsze w Senacie, żeby przepchnąć, no to jest 60%
zgodność głosowania, czyli nie jest tak pół na pół, czy pół na pół plus jeden i się przegłosowywuje, jest 60%. Czyli na każdy dwa głosy opozycji są trzy głosy za. Także jeżeli partie czy kongres jest podzielony tak na pół, no to musi być jedna piąta z partii opozycyjnej. Dlaczego tak jest i dlaczego to jest zdrowe? No to jest zdrowe dlatego, że te 60% głosujących pozwala na to, że w następnym kongresie to, co jest ustanowione 4 lata wcześniej czy 2 lata wcześniej, nie jest przewracane do góry nogami. No bo najgorsze, co może się stać dla narodu albo kraju, no to zmiana ustawodawcza co 2 lata. Także decyzje trzeba podjąć bardzo długoterminowe. No i to wszyscy założyciele Konstytucji Amerykańskiej właśnie wiedzieli, że to jest najważniejsze. Ustabilizować i znaleźć te rozwiązania, które będą działały na dziesiątki lat, na setki lat, a nie tylko na następne 2 lata. Bo jak się w zasadzie głosuje tak, żeby tylko na najbliższe 2 lata, no to naród i kraj upada. Biden udawał, że to nie jest problem. Biden chciał zmusić na siłę. Demokraci mają teraz minimalną przewagę w kongresie. No, gdzie jest ten problem? No, problem jest to, że te nieprawdopodobne zmiany, które komuniści mu powiedzieli, że on ma przeprowadzić, no bo dlatego go wybrali, żeby on po prostu na sznurkach skakał, no to nie działa. To nie działa. Większość normalnych Amerykanów po prostu mówi, żeby się skoncentrował na najważniejszych rzeczach, czyli na ekonomii, inflacji, no i właśnie na COVID-zie, że to po prostu jest najważniejsze, to co ma znaczenie. Ludzie chcą pracować, ludzie chcą żyć, ludzie chcą normalnie płacić podatki, a jeżeli widzą, że ludzie, którzy nie pracują, dostają pieniądze, jeżeli widzą, że podatki po prostu wzrastają, czym więcej oni pracują, to więcej muszą zapłacić. No i inflacja, cokolwiek więcej nie zarobią, więcej pracują, to jest to zjadane przez inflację, no bo idą do sklepu i płacą półtora raza więcej niż to, co płacili 2-3 lata temu za Trumpa, no to jest najważniejsze, co powinno być zrobione. Biały Dom, no ślepy jest. Biały Dom jest po prostu ślepy na też swoje upadki i wpadki. No i teraz nie poprawi ten kurs tego Titanika. On idzie, wszyscy krzyczą, że on się rozwali na skałach, a w sumie nie patrzy. No Afganistan, cała ta wpadka, no to jest wstyd. Te wszystkie pchania socjalistycznego planu amerykańskiego, to też jest wstyd. Biden no stawia podwójnie na te swoje plany i swoje wizje. Kiedy miał jedną z nielicznych spotkań z dziennikarzami, tłumaczył, że teraz cały ten zbudować z powrotem lepiej, no to nie będzie jedno wielkie parę trylionów, tylko w małych kawałeczkach to zrobi. No ale jak to mówią, idiota zaproponował, bo tak kochał swojego psa, że ogon chciał mu obcinać w paru kawałkach, żeby go mniej bolało. No i właśnie to są idioci typu Bidena i wszyscy ci lewacy, oni chcą to socjalizm wpychać teraz po kawałku. No myśleli, że wepchają wszystkim na siłę, a nie wejdą. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. No widzicie, że w Ameryce do władzy doszli nienormalni, no ale oni będą odgłosowani. Przekaz dla socjalistów.
patrzy się na swoje wydatki w sklepie spożywczym, patrzy się na wydatki przy benzynie, patrzy się, co tam politycy naokoło was robią. No jeżeli ciągle wierzycie w ten idiotyzm, no to już nic z was nie uleczy. Zdrowia dla normalnych.